Od 6 lipca 2006 roku można u nas zakładać spółdzielnie socjalne, ale jak dotąd niewielu bezrobotnych Polaków skorzystało z tej możliwości. Tymczasem na przykład w Holandii, w podobnych organizacjach, pracuje 14% wszystkich zatrudnionych. Są sami sobie szefami, nie muszą odprowadzać podatku dochodowego, korzystają z pomocy rządu, władz lokalnych i Europarlamentu. Jest to jedna z ofert, jaką państwo przedstawia, aby trwale bezrobotni mogli w sposób mało kosztowny uaktywnić się zawodowo. Tworząc organizację, w tym przypadku spółdzielnię pracy, która wynajdzie sobie niszę, w której będzie mogła działać, zarabiać pieniądze i automatycznie członkowie spółdzielni, którzy do tej pory byli bezrobotnymi, mają źródło utrzymania, mają źródło dochodów. We Wrocławiu powstała, a właściwie ciągle rodzi się w Bólach spółdzielnia ProEko. Inicjatorem przedsięwzięcia był m.in. pan Jan Śmiechowski. Dzisiaj bezrobotny, kiedyś szef firmy odzieżowej, która w wyniku zagranicznej konkurencji splajtowała. Próbował sił, zakładając własne przedsiębiorstwo, ale aby utrzymać się na rynku, miał za mało pieniędzy. Jestem bezrobotny od roku 2002. Do tej pory wykonywałem prywatną działalność gospodarczą, przewozy transportowe, ale z uwagi na brak odpowiedniego samochodu musiałem zaniechać tej działalności. No i próbowałem coś znaleźć na rynku pracy w moim wieku. 58 lat to jest wprost niemożliwe. A z czego pan żyje? Z prac dorywczych. Kontakty jakieś starych znajomości, gdzieś jakieś praca na zlecenie, nawet wyburzanie budynków. Ma pan rodzinę? Mam dwie córki, również są bezrobotne. Jedna wybiera się po raz wtóry do Irlandii, druga poszła dzisiaj do Urzędu Pracy po skierowanie na kurs zarządzanie projektów. Bardzo podobna jest sytuacja pana Grzegorza Czyża. On także nie ma stałej pracy, za to miał do niedawna status osoby bezrobotnej. To, że go obecnie nie ma, paradoksalnie przysporzyło mu wielu problemów w poprawie życiowej sytuacji. Obaj panowie postanowili, że nie będą dalej w ten sposób żyć i skorzystają z nowej możliwości. Założą własną spółdzielnię. Nazwą ją ProEko. Na miejsce działalności upatrzyli sobie budynki po dawnym zespole szkół rolniczych. Tam czas jakby się zatrzymał, a przecież szkoda. Chcielibyśmy stworzyć tutaj ośrodek integracji społecznej z możliwością zamieszkania przez bezrobotnych, przez bezdomnych, którzy w przyszłości by znaleźli pracę w naszej spółdzielni. Moglibyśmy tu, jeden z pomysłów naszych to produkcja paliw, no teraz to modne takie, z pochodzenia roślinnego, tak zwane brykiety z biomasy. A czym wasze schronisko dla bezdomnych różniłoby się od już istniejących we Wrocławiu? Z tym, że tym by się różniło, że tym ludziom zapewnilibyśmy w przyszłości pracę i po prostu wróciliby do społeczeństwa. Mogliby pracować, mogliby sami sobie wyremontować te pomieszczenia, a nadwyżkę moglibyśmy przeznaczyć na hotel pracowniczy, bo jest mnóstwo ludzi bezdomnych, którzy się błąkają po innych ośrodkach noclegowych, gdzie biorą ich do prac dorywczych, a tu by mieli coś stałego, coś swojego. Przede wszystkim jednak ProEko chce zarządzać wrocławskimi nieruchomościami. Zarządzać to administrować, remontować w miejsce dawnych właścicieli, takich jak DZBM-y. Z tym, że tu u nas właśnie zatrudnienie znaleźliby bezrobotni. I na początku szło gładko. ProEko zdobyła poparcie władz miasta, a tym samym wstępną deklarację zapewnienia spółdzielni zleceń. Mogłaby zajmować się zarządem, sprzątaniem, utrzymaniem, drobnymi remontami, drobnymi robotami konserwatorskimi, a więc jest to zakres działalności, który nie wymaga wielkich nakładów finansowych. Panowie, a właściwie trzech panów, przyszło do mnie z takim pomysłem, przyszli, ale również mieli z sobą gotowe dokumenty, mieli
a nazwałbym to biznesplanem, to po prostu było tak logiczne, że nie mogłem temu pomysłowi nie sprzyjać. Pomogłem na tyle, ile było to w moim zakresie obowiązków i myślę, że taka spółdzielnia byłaby z korzyścią i dla jej członków, i dla nas, którzy administrujemy przecież zasobem 50 tysięcy mieszkań we Wrocławiu i taki mały podmiot by jak najbardziej się przydał na tym rynku. Do spółdzielni Preeco przystąpili inni bezrobotni, w tym artysta plastyk po wrocławskiej PWSP. Jestem grafikiem po Wyższej Szkole Plastycznej. Pracowałam w wydawnictwach. No i w pewnym momencie straciłam pracę. I byłam dłuższy czas w urzędzie pracy zarejestrowana jako bezrobotna. I dla mnie jako zawodowca, jako grafika, artysty plastyka, nie było pracy na rynku. No, postanowiłam skończyć kurs projektowania zieleni. Ukończyłam go oczywiście. Pani Danuta ma teraz nadzieję na lepsze zawodowe jutro w spółdzielni. Chce przy zarządzanych nieruchomościach projektować zieleń, realizować te plany i pielęgnować ogródki. Pan Krzysztof też znalazł swoją działkę w spółdzielni. Mamy też w kierunkach naszych statucie zapisane jakby opiekę nad zwierzętami, zarządzanie nieruchomościami czy coś. To się właśnie w tym też widzę, między innymi, zwłaszcza przy zwierzętach. Się znam troszeczkę na tym. Preeco ma też technika elektronika, który po utracie pracy złożył wiele ofert w różnych firmach. I widzę, że te firmy dalej poszukują techników elektronicznych, a na moje oferty już nie ma odzewu. Jedna firma w zeszłym roku tam na 8 dni zgodziła się zatrudnić, więc widzę, że po prostu raczej nie mam szansy w jakiejś konkurować z młodymi i tego nie widzę. Mam poważne wątpliwości co do tego, żebym dał radę, nie? Członkowie spółdzielni nie bez powodu oglądają budynki dawnej szkoły. Należą one do około 120 nieruchomości, które gmina przygotowuje do przetargu lub innego, jak się to nazywa, rodzaju uaktywnienia. Wśród tych lokali są lokale, które nie wymagają wielkich nakładów, a jednocześnie są w miejscach, które nie są zbyt atrakcyjne handlowo, ale na każdą inną działalność, na siedzibę takiej małej spółdzielni, na magazynek, na magazyn, na jakąś drobną produkcję, jak najbardziej się nadają. A więc te wszystkie rzeczy, które mamy w swojej ofercie, natychmiast takiej spółdzielni oferujemy, oczywiście pod warunkiem, że będzie przedstawiony sensowny pomysł, który niewielkim nakładem finansowym będzie się bilansował wewnętrznie, przynajmniej na zero. Jeśli zakładając spółdzielnię jest się osobą bezrobotną, pieniądze na początek można w formie dotacji otrzymać z Urzędu Pracy, przynajmniej teoretycznie. Dowiedzieliśmy się właśnie, że nie dostaliśmy dotacji na doposażenia swoich miejsc pracy jako osoby zakładające spółdzielnię, ponieważ odebrano nam status bezrobotnych. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego właśnie, że zostaliśmy członkami spółdzielni. To jest uzasadnienie. Uzasadnienie oparte przez urząd na artykule z gazety. Tak powołał się urząd w decyzji o odebraniu nam statusu bezrobotnych. Oprócz przedłożenia pomysłu i biznesplanu, zabezpieczeń, świadectw i innych dokumentów, według Urzędu Pracy należało zachować odpowiednią kolejność działań. Złożyć wniosek przed założeniem spółdzielni socjalnej, jeżeli to jest osoba, która chce być członkiem założycielem, bądź też przed wstąpieniem, jeżeli to ma być członek, który chce wstąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej. Tymczasem Preeco najpierw się zawiązała, a potem wystąpiła o dotację. Według urzędu spółdzielcy stracili więc statusy osób bezrobotnych. Nie poruszyli się więc ani o krok, a kolejne pismo wzbogaciło i tak już przepastną dokumentację. Zamiast odpowiedzi otrzymaliśmy takie decyzje. Decyzje, z których wynikało, że urząd pozbawia nas statusu osób bezrobotnych. No faktycznie, decyzja orzekam o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 4 września i jest uzasadnienie, że bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia. Tymczasem pan reprezentuje spółkę, w związku z tym dana osoba nie jest gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, gdyż ciążą na niej zobowiązania inne. Co pan o tym sądzi? Panie redaktor, moja odpowiedź to jest powiedzmy odpowiedź jednego człowieka. W tej sprawie wypowiedziała się również Krajowa Rada Spółdzielcza. I tu opinia jest jednoznaczna. Nie ma nic wspólnego samo członkostwo w spółdzielni z gotowością do świadczenia pracy. Ja w tej spółdzielni nie mam żadnych zadań. Ma pan to na piśmie, prawda? Mam to na piśmie. Mhm.
Krajowa Rada Spółdzielni nas pisała, że samo przystąpienie do spółdzielni nie jest tożsame czy też równoznaczne z zatrudnieniem. Przed przystępującym otwiera się jedynie roszczenie o zatrudnienie, a jak wskazano, nie jest to roszczenie bezwarunkowe. Tak? I utrata statusu byłaby uzasadniona, gdyby wykazano, że spółdzielnia miała możliwość gospodarczą zatrudnienia pana, a pan bezpodstawnie od zatrudnienia uchylał się. Założyciele Proeko nie zamierzają się poddać. Nowo upieczonym spółdzielcom w pertraktacjach z jednym urzędem pomaga inny urząd. Ja jednak mam propozycję. Weźcie te wszystkie papiery od mnie. Przyjdźcie do mnie. Ja wezmę swojego radcę prawnego. Niech on to wszystko przeczyta, bo powiem tak. Jeżeli zobaczą po drugiej stronie profesjonalne stanowisko, a dla nas to nie jest wielki wysiłek, żeby nam takie profesjonalne stanowisko przygotować, to myślę, że to może być... złagodzić. Tak, może to wszystko złagodzić. Spółdzielcy podjęli jeszcze jeden samodzielny krok. Odwołali się do wojewody wrocławskiego. Mogę zobaczyć? Proszę bardzo, to jest decyzja. Decyzja wojewody dolnośląskiego. Uchylam zaskarżoną decyzję i sprawę przekazuję do ponownego rozpatrzenia. Dlaczego państwo najpierw zarejestrowaliście spółdzielnię, a potem wystąpiliście z wnioskiem o dotację? Pani redaktor, tak się normalnie postępuje. Żeby występować wobec kogokolwiek jako przedsiębiorstwo, to trzeba je najpierw stworzyć i zarejestrować. Do czasu zarejestrowania nikt nie ma pewności, czy statut spółdzielni, który został uchwalony przez jej założycieli, będzie naprawdę jej statutem. Bo może sąd zażądać zmiany poszczególnych jego zapisów, bądź jego uzupełnienia. Wcale nie mamy pewności, czy na przykład podczas rejestracji sąd zgodzi się, żeby wszystkie osoby, które spółdzielnie zakładają, były zarejestrowane jako jej założyciele. A to ważne, bo o dotację musiał się starać każdy członek spółdzielni osobno. Każdy miał też otrzymać nieco ponad 7 tysięcy złotych na wspólną spółdzielczą działalność. Miał, ale na razie nie ma. Właśnie otrzymałem pismo, którego treści nie mogę zrozumieć, bo zamiast dotacji zachodzi jakaś konieczność do informowania, nie wiem, a spodziewaliśmy się dotacji. Trwa to już około 3,5 miesiąca, a decyzji nadal nie ma. Urząd Pracy powiadomił spółdzielnie, że w tej sprawie musi zasięgnąć opinii kolejnego urzędu, tym razem skarbowego. Urzędy więc wyjaśniają, a spółdzielcy czekają już 4. miesiąc. W następnym powinno pójść łatwiej, bo ścieżki już będą przetarte, a że w pocie czoła. Jest coraz ciężej, bo zeszło z niektórych już powietrze, no ale no nie możemy zostawić tych ludzi, którzy nam zaufali. Ich zostawić na lodzie. Panu to powietrze jeszcze jest? Jeszcze się trochę znajdzie. Osoby, które chciałyby jednak założyć spółdzielnię, a zachodnie przykłady świadczą o tym, że warto, mogą uzyskać wszechstronną pomoc w pozarządowym ośrodku treningowym Tratwa we Wrocławiu.